Witam w kolejnym filmie. Chciałabym przedstawić, w zasadzie zrecenzować ten zapach tutaj po prawej. Jest to niszowy zapach, marka niszowa Miller Harris. Zapach się nazywa Noir de Tuberose. Oraz trochę wspomnę jeszcze o tym Jenny Glow. Tak jak wspominałam, całość wrażeń na temat w ogóle kwestii istnienia tego Jenny Glow to odsyłam do tego pierwszego filmu. Tutaj może go też podlinkuję. Natomiast jeżeli chodzi o zapachy, które ja w tym momencie użyłam, to właśnie użyłam właśnie tego zapachu, czyli Blackberry by prawo nadgarstkowo. Testowo, jak odebrałam właśnie Noir de Tuberose lewo nadgarstkowo oraz teraz całe palce, na szczęście śniadanie już zjadłam, mam w Ashoka. To jest niszowy zapach, taki zielony, płyn, zaraz o nim też opowiem. Niestety po prostu całe palce mam, bo odebrałam odlewki i właśnie ta olewka się cała po prostu rozlała, bo to są takie atomki 5-mililitrowe szklane, których ja kompletnie nie lubię. One są niestety często wadliwe, ale to już temat rzeka. W każdym bądź razie po prostu jakby dokręcając ten atomek, jakby jeszcze po prostu ten płyn, te perfumy były też na atomizerze, więc po prostu zostały mi też na dłoniach. I zapach jest niesamowicie intensywny, jest dla mnie męczący, jeżeli chodzi o Ashokę. Jest dla mnie mało zielonym zapachem, bardziej bym powiedziała wyczuwalny, jest taki chropowaty tytoń. Ja w ogóle tytoniu nie lubię zapachu papierosów. Sezonim jest trochę lepiej typowo, może być ciekawie w perfumach. Natomiast ten zapach, właśnie ten Ashoka, liczyłam, ma taką zieloną świgę. Ten tytoń potrafi zdominować, ale to jest kwestia takich testów na razie, tych takich, że po prostu mam te perfumy na palcach po właśnie dokręceniu i właśnie jakby te perfumy po prostu się jeszcze osadziły na atomizerze, żeby to wykorzystać, co się po prostu rozlało. No nic, nieszczególnie mnie urzekł, jest to w ogóle niszowy zapach, nazwę marki dam właśnie w opisie, o którym wspominam. Może jeszcze do nim szerzej powiem, jak właśnie zużyję tą resztkę, niestety po prostu szłam totalną resztkę, bo się porozlewało. Ale na takie porządne testy spokojnie, nawet myślę, że nawet na 2-3 razy wystarczy, że chodzi o użycie, dlatego że on jest po prostu taki intensywny, że raczej będę po prostu go w małych ilościach aplikowała. Jak wspomniałam, na lewym nadgarstku mam Nuit de Tuberose i ten zapach jest po prostu cudowny. Jest obezwładniający, jest tak szlachetny, tak pięknie pudrowy, tak szlachetnie kobiecy, tam jest taka właśnie mgiełka pudrowa, trochę takiego właśnie pudrowego irysa, pudrowych migdałów. Wszystko jest takie lekko słodkawe, ale nie zasłodzone, nie infantylne, bardzo szlachetne, bardzo kobiece, lekko retro. Mamy też nawet lekkich aldehydów, to wszystko tak przepięknie się łączy, tak jest takie właśnie otulające, chmurkowe, słodkawe, nie zasłodzone, nie jest takie właśnie męczące. To jest zapach, który na pewno dzisiaj użyję globalnie, na pewno zabiorę na wyjazd i myślę, że będzie mi bardzo często towarzyszył. I z tego co wiem, ma świetne parametry i na to też liczę. I faktycznie długo jest wyczuwalny, chociaż teraz ten tytoń zdominował wszystko. Natomiast prawo nadgarstkową właśnie miałam cudowny Blackberry by i cały czas podtrzymuję, ten zapach jest po prostu cudowny. Niesamowicie aromatyczny, intensywny. Ten motyw taki początkowy, taki właśnie tej charakterystyczny, to on po prostu, to nawet nie jest to, że on jest że on jest tani, że on jest słaby, tylko po prostu on jest taki troszeczkę lekko męczący, ale w tym zapachu on momentalnie znika. I zapach jest po prostu doskonały. Mamy przepiękne, aromatyczne zielone liście porzeczki. To jest dużo lepsza trwałość niż właśnie tego zapachu z Jo Malone Blackberry by. I tutaj, tak jak mówię, w innych zapachach mam wrażenie, że ta nuta dłużej trwa. Tutaj ja jej nawet w ogóle w sklepie nie wyczułam. Dopiero wyczulona po testach innych Jenny Glow po prostu sprawdziłam. Teraz właśnie nagrywałam właśnie zestawienie tych dwóch porzeczek z Jenny Glow i muszę przyznać, że to jest dosłownie sekundy. To jest po prostu tuż po psiknięciu i tego w ogóle nie czuć. Ten taki charakterystyczny motyw, który nadaje tej trwałości, wyrazistości zapachom, który jest motywem, nie chodzi o to, że tanim, ale po prostu dla mnie męczącym, on tutaj znika. Jeżeli chodzi w ogóle o markę Miller Harris, może coś więcej nagram, ponieważ w sumie dużo zapachów tej marki przewijało się przez moją kolekcję. Miałam dawno temu z Galilu, miałam dwa zapachy, chyba Citron. I jeszcze jakieś takie chyba coś też z cytrusami, z pomarańczą, czy coś z wech w nazwie.
Później miałam na przykład Rossalind, sprzedałam. Aktualnie, jak dobrze kojarzę, mam dwa zapachy marki Miller Harris w kolekcji. Jeden będzie tutaj dla mnie, drugi jest to Vetiver. Vetiver Opulent, chyba tak? To jest akurat zapach, zapach Darka. Także ciekawa, myślę, marka niszowa, chociaż ma perełki, ale ma też zapachy, które nieszczególnie mnie urzekły. Miałam kiedyś taki zapach, niestety nazwy nie pamiętam. Chyba coś z Cassie, w nazwie. I on był taki cierpko, kwiatowo, owocowy, niczym szczególnym się nie wyróżniający. Natomiast ten jest po prostu przepiękny. To jest tak szlachetna pudrowość, pudrowość idealna. Pudrowość w ogóle to jest świetny motyw na jesień. I to jest taki klimat takiej właśnie mgiełki pudrowej, niezasłodzonej w stylu Oriza Jardin d'Hermite, które kiedyś miałam odlewkę, wykończyłam i bardzo ubolewam, że nie mam więcej, że tak ciężko trafić. A to jest taka właśnie, to jest taki właśnie klimat, który właśnie mogę używać. To jest dużo lżejsza pudrowość niż na przykład w ten Denesh Biloresi, które mam. Tamten jest taki po prostu aż ciężkawo od tego pudru. To jest tak bardziej subtelnie, ale nie pozbawione jest to trwałości. I jeżeli chodzi jeszcze w ogóle takie pudrowości ciekawe, to w ogóle tutaj też wyczuwam spore podobieństwo, taki cień Datura Noir, Serge Lhoutet, właśnie przez tą taką właśnie pudrowo-migdałowo, lekko słodkawo-tuberozową, taką pudrową mgiełkę. Tam jest bardziej to słodkie i tam jest tak faktycznie kokosowo-migdałowa tuberoza. Tutaj ten puder i ta lekkość jednak dominują nad właśnie jakąś taką słodyczą i ciężkością. Ale ten zapach jest dowodem na to, że coś może być niekoniecznie ciężkawo przytłaczające i zasłodzone, żeby mieć naprawdę bardzo dobre parametry, trwałość. Nadal nagrywam w tej niby najwyższej jakości, zobaczymy. Co chwilę mi traci ostrość, widzę. Także to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze zapachy. Nie dajcie znać, co u Was w użyciu, czy znacie coś z Jenny Glow, czy znacie coś z Miller High, czy któryś z zapachów zaciekawi, jak u Was z zapachami pudrowymi, jak u Was, nie wiem, z nutą tytoniu, z figowością, z ziołowością, także jakieś ostatnie olśnienia, dzisiejsze użycia, plany perfumowe odnośnie zakupu, czy też użyć. Także dziękuję za uwagę.